Cześć, siema. Witam was bardzo serdecznie na kanale Guma Play the Game. Jestem Guma. Horizon Forbidden West. Jedziemy dalej. A więc znalazłem to drugie wejście. Ono jest tutaj. W tym miejscu. To jest prawdopodobnie to wejście koło tutaj. Koło tego... górki tej i włazimy. Zachęcam do subskrypcji na łapki w górę. No, i tu mamy do świetnie. Wody. Wejść. Znów do wody. Utopić się nie utopimy, bo mamy ten sprzęt do nurkowania. Tu cię mam. Zobaczmy, co jest w środku. Wygląda na to, że bardzo jej na nim zależało. Silga będzie chciała o tym usłyszeć. Z pewnością też zainteresuje ją przekaźnik, który wysyłał tę wiadomość. No już tyle? Wróć do Silgi, ooo. Czekaj. Tu jest jakieś wyjście? Nie ma. Co? Tędy co wróciłem? Sorry. Tędy, co przypłynąłem. Raczej. No i udało się. Teraz trzeba do niej wrócić. No to dobra, to tutaj będzie... gdzieś... O kurde, nie ma żadnego... Tu jest... Tam chyba bliżej nie ma jej. Jest coś bliżej? Tu jest ognisko, ale nieznane. Po drodze. Ja tak nie chciałem, ja chciałem zdominować. To dalej! Łaź na niego, jedziemy. Ja się tym zajmę. O, żyraf tu jest. Będziemy do niej.
Czekaj tu na mnie. Ja to nie muszę iść pójść. A, mógłbym tutaj też wjechać. Ale dobra, pójdę z buta. No i mamy ją. Jo. Aloy! Słowa przestały płynąć przez iglicę. Co się stało? To przemawiało do twojego urządzenia. Przedwiecznie używali tego do komunikowania się na odległość. Kiedy je wzięłam, komunikat się urwał. Ale słyszałam też tę drugą wiadomość. I o czym była? Podczas pradawnej wojny kobieta próbowała dostarczyć zapasy pewnemu mężczyźnie. Chciała, żeby wiedział, że ich dawna sprzeczka nie miała żadnego znaczenia. Że będzie o nim myślała. Do końca. O. Wychodzi, że jesteśmy podobne. W pewien sposób. Chciałabym przekazać bratu taką wiadomość. Że mu wybaczyłam. Chciałby tego. Czuję to. Ten człowiek, przedwieczny, usłyszał w ogóle te słowa? Chyba nie. Często tak bywa, takie życie. Ale i tak, dzięki potędze tego urządzenia, nadawczyni miała nadzieję, że jej wiadomość dotrze. Niezły wyczyn, wysyłać wiadomości z bliska i z daleka. Mogę to zatrzymać? To prawdziwy skarb. Oczywiście. Dziękuję. Czasem ludzie nie słyszą tego, co powinni usłyszeć. Ale dzięki temu może uda się tę sytuację zmienić. Nieważne, czy będą akurat w sprężynie, czy... gdzie indziej. Hej, znalazłam jeszcze kilka rzeczy w zasobniku. Mogą mi się jeszcze przydać. Mogę użyć warsztatu? Pewnie, tak, oczywiście. Kiedy tylko zechcesz. Jest cały twój. Chyba wiem, co zrobić z tymi częściami. Użyj warsztatu. O, ulepszanie broni aż 5. Tutaj już też nic. Tu też nic. Też nie. Też nie. Tyle. Dobra. I przedmioty związane z misją. Wytwórz. Miotarz oszczepów cierniowych. No i okej. Kurczono nieźle wyszło. Siła sygnału. Trzeba spróbować. To kolejna misja. Bierzemy się za kolejnymi. Tutaj umiejętności sobie podblokowałem. Tutaj po trochu. Bo miałem do rozdania sporo. Bierzemy misje poboczne. Co? Krew za krew, dobra. To dajmy. Krew za krew. Niedaleko to jest. Wołajmy tego. Mojego
unika. Pójmy i jedziemy. Musiało się tak skończyć. Wejdziesz tam? Aloy, tutaj. Tutaj mamy. Aha, to z nią. Aloy, posterunek jest niedaleko. Gotowa? Buntownicy nie poddadzą się bez walki. Więc będziemy z nimi walczyć. Rozlew krwi będzie trwał, póki nie pokonamy regali. Najważniejsza jest uwięziona Nakala. Może ona powie, gdzie jest oddział Kawocha. Dobra, chodźmy zatem. Do rozwalenia mamy... O, ten... Mutowników. Kolejny posterunek buntowników. Słyszałam, że tu są. Powinnam załatwić dowódcę. Hej! Puto! Celuję! Jestem z tobą, no! Elio! Zabić ją! O, co mi to pierdolnęło? Maszyna. Nie wyrywać ognia! Dobra, Rebona. Dobra, leży. Zaraz! Proszę, nie chciałabym, żeby ci zabrakło. Dała. Tutaj. Złata. Załatwiony. Snajper jakiś. Tyle? A. Nie, na pewno nie. Jeszcze szefuncio gdzieś musi być. Maszyny na pewno jakieś. Nikt nie zapamięta twoich czynów! Nie brać jeńców! Dobra, pięknie. Marnujemy na nią strzały. O, to mi się podoba. Dobra, załatwione.
Jeszcze ktoś tu musi być. Chodź! Staw czoła memu ostrzu! Gdzie oni są? Właśnie, gdzie oni są? Chyba tam gdzieś do góry. Ja tam się nie złapę. Byłoby prościej bez twojego darcia się. Chodź, Aloy. Wracamy do naszej misji. Czekaj, czekaj. No tu nikogo nie było. A tu zamknięte, nie mogę otworzyć. Dziwne. Poczekam tu. Jesteśmy pod ostrzałem! Nie mamy czasu na fałszywe alarmy! Pozabijałaś ich? Wrzuć alarm! Niech to! Nabiję ci łeb na twarz! Musimy atakować dalej! No i dobra. To mi niepotrzebne. Gdzie jest reszta? Trzeba się szykować na polowanie. Wkrótce nadejść. Tu jest. O kurde. Opuść postrzę. Oho! Idę po ciebie. To już wszyscy. Zwiadowcy widzieli Nakalę przywiązaną do słupa. Rozejrzyjmy się. Aha, mamy z nią znaleźć. Znać słup, do którego przywiązana jest Nakala. No dobra, to on gdzieś tu jest. O nie. Tam. O tym mówiłam. Oczywiście nie ma Nakali, ale buntownicy mogli ją dokądś zabrać. Poszukam śladów. Szukajmy śladów. Być może znajdę ślady na Kali przy pomocy fokusa. No, podciąć ścieżkę. Tam jest lina. Dość dużo, by kogoś związać. Krew. Buntowników czy na Kali? Droga donikąd. Nie. Coś jest pod tym drewnem. Pod jakim drewnem?
A, tu! Złap moją rękę. Powoli. Gdzie jestem? Kapelanko? Czy to ty? Z cudzoziemką? Wow. Jak się tam znalazłaś? Buntownicy mnie związali. Myśleli, że jak przypieką mnie na słońcu, zdradzę pozycję oddziałów Nizin. Udało mi się oswobodzić ręce i uciec. Pożałowałam tego. Pamiętam tylko uderzenie w głowę i piach w ustach. Co tutaj robicie? Szukamy Kawocha. Jego oddział widziano, jak opuszczał posterunek. Tak, był tutaj. To jego oddział zaatakował nas na drodze. Moi towarzysze uciekli, ale mnie złapali. Kawo osobiście mnie przywiązał. Obawiam się, kapelanko, że szukasz go na próżno. On już wybrał stronę. Dokąd poszedł jego oddział? Wspominali coś o krawędzi. Więc tam zaczniemy szukać. Spotkamy się przy krawędzi, na południowy zachód stąd. Deko, jeśli Kawo ich zaatakował... Nie! Jeszcze nie jest stracony. Musimy go znaleźć i zawrócić ze złej drogi. Dobrze. Masz rację. A co z tobą? Trzeba obejrzeć tę ranę. Zagoi się. Muszę chwilę odpocząć, potem zamelduję się w gaju. Mówię ci, krwistowłosa. Kapelanka nie chce tego słyszeć, ale jej wnuk to zdrajca. O tym się przekonamy. No elegancko. Spotka się z Deką na krawędzi. Na krawędzi. 1300... Aha. No to będę musiał iść, bo... Czyli już nie będę, bo... Zawołam sobie tego, gdzie on jest. Pędzi do mnie. Przed odejściem powinnam zbadać zwłoki przywódcy. Może ma plakietki. O, ty. Gotuję się w tym pancerzu. A teraz szukaj go. Nie wiem, gdzie on jest. Tam. Przed odejściem powinnam zbadać zwłoki przywódcy. Może ma plakietki. Czego niedostępne? Że ja nie wiem, gdzie on jest. Gdzie on leży, zabity. Weź go szukaj. Tu jest tata. Nekala. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie leży jego ciało. Tu gdzieś był, nie? To nie ten tutaj? Klucz. Tak. Sprawdzę, czy jest tu coś, do czego pasuje. A, znajdź zastosowanie do klucza. Jeszcze. Ha, tylko... Gdzie?
Dobra. Nie będę z tego szukał. Może kiedy indziej. Widzialne mordercze maszyny. A, pamiętam. W pierwszej części. O! Tu jest most. No, no, właśnie. Bez dżungli wokół czuję się odsłonięta. Tam jest krawędź. Deka powinna na mnie czekać. No, dalej nie podjadę. Niech to ostrze będzie jasne. Wszystkie ostrze to wrogów. Wspólnych wrogów, co za rzecz. Witaj. Naprawdę ocaliłaś Hekarę? Więc to ty robisz. Witaj, to do rozmowy. Moja odwaga na za to tyle. To dla mnie zaszczyt. Jestem Nako. Czy byłaś ostatnio w Dolinie Poległych? Nie sądzę. Czemu? Co tam jest? Mój głupi młodszy brat. Dolina jest testem umiejętności i hartu dla nas, klanu Niziny. Ale od miesięcy jest zamknięta. Rozkazy dowódcy. W całej okolicy roi się od śmiercionośnych maszyn. Na morzu obserwowano dziwne światła. Ale Dax lekkomyślnie poszedł tam z gołymi rękami. Nie rozumiał słowa nie. Namówił dwójkę, by z nim poszła. Nie wracają od kilku dni, a szeryf Iwira ma ich wyciągnąć. Dziwne światła, groźne maszyny, zaginieni żołnierze. Sporo, nawet jak na szeryfa. Sam bym poszedł, gdybym nie zajmował się transportem. Poszukam twojego brata. Gdzie ta dolina? Na południe, ku wybrzeżu. Poszukaj trasy wspinaczkowej na klifach. To będzie początek doliny. A jak spotkasz mojego brata... Skop mu tyłek za to, że się martwię. To było nie. Dziwne światło. Na razie. Z pewnością nie jest to nic dobrego. Powinnam to sprawdzić, kiedy tam będę. Chodzi mi o oswajanie do jazdy. Ta cudzoziemka objawiła nam prawdę. Hej, to czym... Co tu? Mówię prawdę. Wysłuchaj go, Arokę. Deko, co się dzieje? Aloy, dobrze, że jesteś. To jest Arokę, dowódca krawędzi. Więc nawet czempionkę wodza wciągnęłaś w swoje gierki. Ty musisz być kawo. Mój wnuk i żołnierz, który chce naprawić swoje błędy. Albo wciągnąć nas w pułapkę. Moi ludzie go złapali. Szukał nie wiadomo czego na obrzeżach wioski. Niczego nie szukałem! Szedłem was ostrzec! Buntownicy chcą zaatakować, puszczą maszynę przez sam środek wioski! Opuściłem posterunek, kiedy zrozumiałem, co planują.
Musicie mi uwierzyć. Gdzie są buntownicy? Polowali na maszyny na północ stąd. Mogę pokazać gdzie? Możesz jedynie pokazać się na próbie walki. Zdradziłeś swój klan. Wodza. Krew i ostrza zdecydują o twoim losie. Będę walczył z kim zechcesz. Jak już powstrzymamy atak? Po co niszczyć tę wioskę? Zdaje się, że Regala walczy z Hekarą. Nim został wodzem, należał do klanu Niziny. W odróżnieniu od pozostałych klanów, my będziemy stać za nim murem. Krawędź leży dokładnie w połowie drogi między Gajem a stolicą na wybrzeżu. To prawda. Mieliśmy pozbawić Hekaro poparcia klanu Niziny. Ale myślałem, że chodziło o przerwanie dostaw, nie wyrżnięcie wioski. Mówisz, że odszedłeś, jak dowiedziałeś się o ataku. Skąd ta zmiana? Sądziłem, że Regala poprowadzi nas do walki przeciwko Karja, naszemu śmiertelnemu wrogowi. Ale zabijaliśmy się tylko nawzajem. Dlaczego? Z dumy? Zemsty? Więc gdy dowódca poinformował nas o rozkazie zniszczenia wioski, zdezerterowałem. Nie wierz jego kłamstwom. Każdy, kto opuścił plemię, by dołączyć do Regali, doskonale wiedział, w co się pakuje. Nie każdy. Jeśli Kawo mówi prawdę, wioska jest zagrożona. Musimy znaleźć tych buntowników. Buntownicy mają ognisko na północ od rzeki, opodal klifów. Mógłbym was tam zaprowadzić. Dobrze. Otwieraj Arokę. Nie. Nie dam mu okazji do ucieczki. Zdrajca zostanie tutaj, oczekując na próbę walki. Więc powołam się na krew za krew. Dlatego zajmę miejsce Kawocha, dopóki nie wróci. Popełniasz błąd, kapelanko. Klan potrzebuje przewodnictwa, nie kłamstw tego młokosa. Słowo się rzekło. Kawoch pójdzie z Aloy. Więc ja też idę. Jeśli chłopak mówi prawdę, wesprę go. Jeśli kłamie, zabiję go. Najpierw poczynię przygotowania. Potem przyprowadzę go na miejsce. Dobrze. Do zobaczenia. No. Dobra. Idź do ogniska. Niech trwa czuć. O, to tylko... Zwykle co sprowadza tu czempionkę wodza. Oby kampania Regali. Krocz z podniesioną głową, czempionko. Gdzie to on kierował? Tu. Mogę to później wyjąć ze schowka. Ognisko, o którym mówił Kawo, powinno tu być. Co im tyle zajmuje? Powinno już tu być. Ktoś tam czeka. Ale to ani Kawo, ani Arokę. Buntownicy. Przyjaciele Kawocha. Muszę się ich pozbyć, żeby się dostać do ogniska. Cofnij się!
wroguje tylko czekali, by na kogoś napaść? Oby Kawo mi to wyjaśnił. Lepiej zaczekam tu na niego i Arokecha. Ani chwili wytchnienia od upału. Dobra, i tutaj zakończyły ten odcinek z gry na kanale Guma Play the Game. Kurde. Z gry oczywiście tej Horizon Forbidden West. Na kanale Guma Play the Game. Zachęcam do subskrypcji kanału, łapki w górę. Siema, na razie i pozdro.